Dzień dobry. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, bohaterowie antykomunistycznego podziemia, walczący z hitlerowskimi zbrodniarzami i sowieckimi barbarzyńcami, wychowani przez II Rzeczpospolitą w oparciu o tradycję, kulturę, historię, o wartości rodzinne i patriotyczne, pełni nadziei, marzeń i planów na przyszłość, żyjący według hasła Bóg, honor, ojczyzna. Z całą pewnością stanowili elitę naszego narodu. Elitę, która miała budować infrastrukturę Polski, leczyć ludzi, przekazywać wiedzę i umiejętności młodzieży szkolnej, wykrywać prawdę na salach sądowych. Nazywali ich faszystami, antysemitami, bandytami, zdrajcami. Komuniści robili wszystko, by ich upodlić i poniżyć. Zapomniani przez ponad półwiecze. Zrzuceni w otchłań pamięci. Na zawsze mieli zostać na czarnych kartach historii. Jednak mit walki o niepodległą Polskę przetrwał, tak jak przetrwała pamięć o żołnierzach wyklętych oddziałów. Dziś możemy ogłosić ich triumf. Wygrali, bo wygrywa ten, kto pozostaje w pamięci ludzi. Żołnierze wyklęci stali się autorytetem i wzorem dla naśladowania, i wzorem do naśladowania dla ogromnej ilości młodych Polaków. To im właśnie pragniemy poświęcić dzisiejsze spotkanie. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, magister Anna Olszańska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Mirosław Śledź, organizator, współorganizator, bo również z gimnazjum organizujemy tę sesję dzisiejszego przedsięwzięcia, to właśnie z jego pomysłu spotykamy się tu dzisiaj. Moi drodzy, pragnę przedstawić naszych prelegentów i naszych gości. Witam bardzo serdecznie pana Dawida Chrobaka, burmistrza miasta i gminy Zakliczyn. Witam jednego z prelegentów, pana doktora Pawła Skoruta. Pan Paweł pracuje, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Naszym prelegentem jest pan magister Michał Kruściel, nauczyciel historii Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Zakliczynie. Wśród naszych gości mamy również pana Andrzeja Dolińskiego, członka zarządu Towarzystwa imieniem Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Z małżonką witamy. Witam serdecznie księdza proboszcza Pawła Mikulskiego. Witam panią Małgorzatę Jaworską, dyrektora gminnego zespołu obsługi szkół i przedszkoli w Zakliczynie. Witam mojego współorganizatora, pana Józefa Gwizdża, dyrektora zespołu szkoły podstawowej gimnazjum w Zakliczynie. Krystynę Witek, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. Witam również dyrektora pana Józefa Marszałka, dyrektora Gimnazjum w Siemiechowie. Witam przedstawicieli naszych mediów w obecności pana Marka Niemca. Witam moich kolegów nauczycieli, no i was przede wszystkim, nasza droga młodzieży i wszystkich zaproszonych gości, których nie wyczytałam z imienia i nazwiska. Zanim oddam głos prelegentom, po wprowadzeniu pana Mirosława Śledzia, chcę, żeby z dzisiejszej tej sesji popularno-naukowej zostały wam pewne rzeczy w pamięci, ale również, żebyście się zastanowili na kanwie dzisiejszych przekazywanych wiedzy, moi drodzy, kto w dzisiejszych czasach cieszy się największym zaufaniem naszego skołowatego społeczeństwa? Jak być niezłomnym w dzisiejszej Polsce? To jest moje takie pytanie do młodzieży, żeby przez taki pryzmat odbierać te dzisiejsze wystąpienia. Bardzo proszę pierwszego prelegenta.